Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany tego samego dnia co poprzedni, czy też w sumie oba poprzednie, czyli 30 czerwca 2024 roku, około godziny 22. I nie pykło mi to zdjęcie ostatnio, nie? W poprzednim odcinku. I wyszedł taki właśnie krótki, kilkanaście minut, chyba około 12-13. Zastanawiałem się, co z nim zrobić, czego usunąć, czy jak. Ale myślę, że go jednak wrzucę jako taki krótszy. Coś mi się po prostu zacięło i musiałem uruchamiać ponownie telefon. Także myślałem właśnie, czego usuwać, ale szkoda go kasować. Myślałem też o zmontowaniu, gdzieś tam dołączeniu, ale myślę, że też niekoniecznie. Ewentualnie też myślałem, żeby go wrzucić jako taki jakiś taki bonusowy. Ewentualnie nie wrzucać linku na publiczny, tylko gdzieś tam. Kto go znajdzie gdzieś tam, czy w playlistie, czy popisie gdzieś tam link, no to, to ewentualnie byłby to taki bonusowy. Ale myślę, że nie ma sensu. Także sobie po prostu wrzucę go tak, jako taki właśnie krótszy, kilkanaście minut i tyle. Ale generalnie sporo planów było. Sporo planów było również właśnie na sprzedaż tego oleju słonecznikowego. Czekałem, aczkolwiek ta cena była średnia. Więc dziś, jak pewnie też możecie się z tytułu zorientować, sprzedam sobie tą kukurydzę, ponieważ wyskoczyło zapotrzebowanie. Jest za prawie 1600, także cena wyższa niż tutaj maksymalna. No i nie mam co innego na razie z nią zrobić. Tutaj to bym potrzebował jeszcze rodzynek, tam winogron i tak dalej, całego sprzętu. Więc to sprzedamy, jako że mamy. Wyskoczyło zapotrzebowanie. No i tyle. Jeśli chodzi o ten olej słonecznikowy, no to tam cena doszła do 6300 coś, czy 6400 nawet. No ale generalnie słabo i tam zaczęła spadać. Także na razie sobie nie sprzedajemy tego oleju słonecznikowego. Bardziej się też przyglądałem ubraniom, które są też wyżej cennie, które też być może dzisiaj sprzedamy. Jest 31146 aktualnie, jeśli chodzi o te ubrania. No ale właśnie zaczniemy sobie od tej kukurydzy, ponieważ właśnie przewinąłem czas. Mogę też pokazać finanse, chociaż już to chyba się z grudnia skasowało to wszystko. Także no, w tym krótkim odcinku trzeba zobaczyć. Myślę, że go wrzucę jednak właśnie. Aczkolwiek tylko taki krótszy. Dobra, także tu mamy kubłotkę. Ja sobie wezmę, myślę, że tego McCormicka. Przepniemy się. Tu się też osobno odczepiają te przyczepki. Także mamy kwiecień, jest już gotowy rzepak. Kasy jest mało, nieco ponad 9000. Tutaj sobie odczepiłem tą przystawkę do case'a. No właśnie nie mam tego rzepaku czym skosić. Dlatego właśnie potrzebujemy coś sprzedać. Tu jest ten ciągnik. I dopiero właśnie będę mógł kupić przystawkę i właśnie sobie ten rzepak skosić. Tak to może średnio zaplanowałem, no ale generalnie tak to trzeba będzie zrobić. Zatem na dwa razy się nie zabiorę. Zostanie tam jeszcze kilkanaście tysięcy litrów chyba. No aczkolwiek ładujemy i sprzedajemy sobie tą kukurydzę. No myślałem właśnie co z nią zrobić, no ale sobie sprzedamy. Tak sobie zasiałem, żeby coś tam innego było tym siewnikiem punktowym, no ale właśnie planów, żeby coś z nią zrobić nie było. No akurat fajna cena się teraz trafiła, także spoko. Najmocniejszy mój ciągnik, 310 koni McCormick. Także bierzemy, 32,5 tysiąca załadowaliśmy. No i tu jeszcze właśnie załadujemy jeszcze raz taką ilość, no i jeszcze tam około zostanie 12 tysięcy. Plus minus nieco ponad 700 metrów, czyli tam w prawy górny róg. No i też ma ciężko ten ciągnik, 310 koni. No i ma co ciągać. 32,5 tysiąca litrów taki zestawik. No można by coś jeszcze większego kupić, ale no aktualnie mnie na to nie stać. Aktualnie mnie na to nie stać. Dostanę ile ze 100? 120 tysięcy około? Coś w tym zakresie. Potrzebuję 40 parę na ten header. W sumie jak sobie sprzedam ten zestaw, to już będę mógł też już kupić, myślę, tą. No, 40 parę tysięcy chyba powinno wpaść, także akurat na ten header wystarczy i sobie będziemy mogli już puścić kombajn, żeby tutaj z tym zbiorem rzepaku działał, ponieważ właśnie mamy kwiecień przed południem i już jest gotowy. Już jest gotowe to zboże.
Można było coś innego zasiać, nie? Bo akurat właśnie ten kombajn też niedawno wymienialiśmy. Na styk mi kasy starczyło. Aczkolwiek też tam trochę nie pomyślałem, bo... O, to już promocja Farminga 25, proszę bardzo. Mówiłem też o tym ostatnio. W przedostatnim odcinku bodajże, tak? Pod koniec. Proszę bardzo, jest reklama Farminga 25. 12 listopada. Wychodzi, no spoczko, spoczko. Ciekawie właśnie Farming tutaj robi z tymi reklamami, że właśnie tutaj, no i tam też po lewej Farming nowy. Ciekawie to właśnie robi. No i tu jest też fabryka płatków zbożowych, chyba tak po lewej. Też by tą kukurydzę tu można było. Wyładować. No. Ale nie chcemy tego robić. Tutaj mam akurat zapotrzebowanie, także... Także tu sobie to sprzedamy. Dobra, możemy sobie zresetować w takim razie ten... kombajn. Do sklepu. Okej. Okay. No, 52 tysiące dolarów prawie dostaliśmy, także spoko. Mamy nieco ponad 61 tysięcy dolarów. Tego zestawu chyba tepą nie będę. Puszczę pracownika, żeby tu mi dojechał. Na farmę gdzieś tu w te okolice. Nawet może być wcześniej, ale pewnie zdążę go zwolnić jeszcze wcześniej. Przejąć stery. Jedzie, jedzie. Dobra, ja tymczasem zasiadam do kombajnu, który jest w sklepie. To też już ćwiartka paliwa była, nie? Całkiem sporawo. No i kupimy sobie w takim razie przystaweczkę. Przystaweczkę dedykowaną, 7,5 metra, także szału nie ma. Tam w dojczwarze było 6 metrów, 48 tysięcy. No, ale myślę, że ogarnąłby dużo większą też. Ogarnąłby dużo większą. Bo tu jest długa, rura bardzo długa, nie? Tu też taki wózeczek, tak jak w przypadku przystawki do słonecznika. Podpina, no i spoko. Jeśli chodzi o produkcję, no to tak to wygląda. 33 tysiące niecałe litrów bawełny. Także myślę, że niedługo trzeba będzie też się zasiać. Tylko nie wiem w sumie, czy tym razem, czy następnym razem. Hmm. 13 tysięcy dolarów na koncie zostało. Ale jeszcze tam mam trochę tej kukurydzy do sprzedania. No i też ubrania myślę sprzedamy, także trochę tej kasy jeszcze wpadnie. No zobaczymy, co tam zasiejemy. Nie jest to bawełna taka pilna jeszcze teraz. Nie jest wiatr podczepiony. Coś tu gra nie ogarnęła. Chwilowo. Dobra, także jest rzepaczek, tutaj też pracownik już jedzie, możemy sobie nim przejąć stery i podjechać bardziej na skróty. 13 tysięcy dolarów znowu mamy, myślałem o kupnie tej przyczepy, ale... ewentualnie drugiej takiej samej jak ta pierwsza, nie? No ale teraz i tak kasy nie mam na to, więc no... trzeba będzie trzeci raz jeszcze jechać z połową tej pierwszej przyczepy. Pozostanie tam około 12. Nic tu chyba nie wymyślimy teraz innego, lepszego. Jeszcze jednej takiej chyba kupował nie będę. A tylko na to mnie teraz stać. No też tej małej nie chciałbym sprzedawać. Bo jednak zawsze się przyda gdzieś tam do karmienia kur na przykład, nie? No i zostaje 11,5 tysiąca około. Tak to wygląda. No i tak samo też tam słonecznik trzeba dostarczyć, którego też mamy prawie 11 tysięcy litrów. No i też się nie zmieści na tą małą. A na pierwszej to też będzie tam około pół przyczepy, także czy nawet niecałe. Także w sumie słabo. Także w sumie słabo. No ale dobra. W takim razie rzepaczek już jest gotowy. Kombajn już tam śmiga.
No i myślę, że sprzedamy sobie te ubrania jeszcze. Teraz właśnie jakoś w kwietniu ta cena powinna być najwyższa. Zobaczymy jeszcze, czy w tym odcinku, czy w następnym. A tutaj Farming Kids. Reklama. Zarzuciło troszeczkę. Może być słychać wiatrak w tle, bo niby jest po 22, ale ciepło mam za 31 stopni chyba w pokoju, także no dzisiaj też na zewnątrz było ponad 30 stopni, także no cieplutko, cieplutko. Upał bardzo. Ale ładna ta układka. Są trzy ogólnie. Właśnie układki Farminga 25 z walterką, z case'em, kwadrakiem. No właśnie na nasz chyba tutaj region jest z tym klasem Xerionem najnowszym. Jeszcze do przodu troszkę to się dwie naraz wysypią. No i fajne, jest elegancko, ładne. Ile ja to dostanę kasy z tego? Z tej kukurydzy zebranej na wszystkich polach. Powiem wam, że nawet całkiem ładnie, nie? 51, 52 prawie. No i tam jeszcze było wcześniej też 52, no i jeszcze będzie też z kilkanaście. Cena już spada powoli. 11,5 razy 1,6 około. Oj, słup. Tak to jest, jak to się patrzy gdzie indziej. 11,5 razy 1,6. 18,400. No, czyli około 120 tysięcy, 120-122, coś takiego. No to jest całkiem ładnie, nie? To jest całkiem ładnie, 120 tysięcy. Nie pamiętam już, ile zbierałem tutaj, zarabiałem za... Czy soję, czy rzepak? Tutaj mam 18 143 litry, ale to jest chyba soi, ale to jest chyba jeszcze z tych trzech pól początkowych moich, z 2 hektarów, tak? A teraz już obrabiam, ile tam, 4,20 około? Chyba. Czyli ponad drugie tyle. Nie, no wydaje mi się, że za soję to zdecydowanie jednak bym więcej zarobił. No może nie zdecydowanie, ale... Nie pamiętam, ile zarabiałem. Ostatnio chyba też sprzedawałem soję raz sianą na... wszystkich tych moich polach, nie? Które teraz posiadam, czyli tam 1, 2, 3, 4 i 9 bodajże. Ale nie pamiętam, ile zarobiłem wtedy za to. Ale jest coś koło 140-150 tysięcy, myślę. Dobra. Zatem tu bierzemy resztę tej kukurydzy. No a na tył, jako że i tak tam jedziemy, możemy wziąć do pełna tych słoneczników, nie? Zostanie tam jeszcze 2, około 1000 litrów. 2810. No ale sobie podjedziemy. Dobra, tylko podjedziemy sobie kubotką. A ten McCormick to przepniemy do siewnika i już tam poleci siać za kombajnem. Nie ma czasu. W sumie John Deere też mógłby śmigać, ale już niech będzie, że polecimy sobie jeszcze raz tą kubotką. Ona też jest fajna. Dobra, tylko co siejemy? Co siejemy? Tym siewnikiem czy innym? Będziemy to zbierać w sierpniu. No nie wiem, czy rzepak ponownie? Może ten rzepak ponownie, no bo nie mam innego pomysłu. Czy słoneczniki, ten to kultywator i ten, ta inna. I ta inna, i ten inny siewnik. Czy tam potem bawełna, czy jakieś tam inne rzeczy. A, nie od tej strony, tak? Tutaj też reklama Farminga, proszę bardzo. Niech będzie rzepak. Wszędzie tych reklam nastawiali. No teraz mam ciągników sporo. Tu właśnie też po prawej masę jest z opryskiwaczem, z rozsiewaczem.
No i nawet kubota była właśnie ostatnio wolna, także mogę tutaj przyczepką sobie z nią śmigać. Dobra. W takim razie tym lecimy jeszcze na sprzedaż. Kukurydzy, słoneczniki do olejarni. Tam już po prawej widać. Mika jak dojeżdża, w sumie możemy sobie na chwilę puścić pracownika. Niech tu poleci, jest akurat prosta. Tych dwóch możemy tutaj za mną. Kultywator 5-metrowy, głębokość 5-metrowy i siewnik 6-metrowy. Tutaj są ponapełniane te sprzynty. Także możemy puścić i opryskiwacz, i rozsiewacz, siewnik na tamtą stronę. Jakiś ten kamień tu omijaki robi. Podobnie było przy słoneczniku, także słabo. Słabo. Ale myślę, że większy header też by ogarnął, także na spokojnie trzeba będzie o tym pomyśleć. Jeśli chodzi o przystawkę, tak samo, nie? Tam teraz jest szóstka. Ale dziewiątkę też będę spokojnie ogarnął. Także można coś takiego ogarnąć. Dobra, tego też tam wysyłamy. Opryskiwacz, rozsiewacz. Trzeba też będzie odebrać zboże od kombajnu. Ale to jeszcze to wysypiemy i dopiero. Także tak, akurat właśnie 80%. Powiadomił kombajn, że ma w zbiorniku. Ten już ma ciężko. Kubotka pod górę, powiem wam. Dobra, najpierw wysypujemy te słoneczniki. Oj. Kukurydza nie jest przyjmowana, to wiem o tym. Włączymy sobie od razu tą produkcję. Tutaj tak to wygląda, jest 4000 jeszcze ponad litrów w środku, no i tu 4 są palety też na zewnątrz. Dobra. Teraz jeszcze wyładowujemy tą kukurydzę. Nie chciałem robić w odwrotnej kolejności, żeby tu nie sprzedać czegoś przez przypadek. No i dobra, kukurydza sprzedana. Prawie 83 tysiące na koncie. No dokładnie, 18 400 prawie dostałem. Coś tam się blokują chłopaki, pokażę wam jeszcze finanse. Także też generalnie całkiem nieźle, nie? Dobra jest cena na tą kukurydzę była, ale prawie 122 tysiące za kukurydzę zebrano z tych wszystkich moich pól. To jest całkiem nieźle. Dobra, tu puścimy ziomeczka, da radę dojechać, mam nadzieję, dobra. Tym tu na razie cofniemy. I tego też zwolnimy. Szkoda, że tu takie omijaki zostawia ten pracownik, no ale cóż. Niedawno tą przystawkę kupiłem. Czy header, a już myślę nad wymianą. Dobra, opuskiwacz sobie to zostawimy. Z małym zapasem. Już tu będzie ustawiony, przygotowany. No, header mamy szóstkę. Dziewiątkę na spokojnie by ogarnął. A ja do klasa na tamtej mapie to i też używałem tej dziewiątki, nie? Chyba. Nie używałem tego dedykowanego, węższego. No i tu do John Deere jest taki duży. Taki mały. No to do tego klasa szóstka to jest nie za dużo. A jeśli chodzi o
Kadery do zboża, to tu jest 7,5. To jest taki tylko do słonecznika, jeszcze 12, no i ponad 15 metrów do rendira. Drugie tyle, nie? Co ten od klasa? Szału nie ma, już jest pełny. Już jest pełny i stoi. Dobra, ci już też dojeżdżają. Ile on tu ma pojemności w zbiorniku? 10,5 tysiąca litrów chyba około, tak? Coś takiego. No i tego słonecznika generalnie nie sypnęło jakoś tam za dużo. Ile tam? 44 tysiące chyba? Coś koło tego, z tych wszystkich pól. Także wydaje mi się, że mniej niż rzepaku. Raczej tak. Raczej tak. Jaką tu ma pojemność? 10,5 tysiąca. Nieco ponad 10,570. Ok, skosił tutaj. Ile tu skosił? No. Z 80%. 70 tego pola, także prawie hektar. Prawie hektar. Już ma pełny zbiornik. Czyli niecałe pół przyczepy tej pierwszej. Ale na tylną by się nie zmieściło wszystko. Z całego zbiornika. Jednego. Aczkolwiek na pełny zestaw wchodzą nieco ponad 3 zbiorniki. Takie pełne z tego kombajnu. Dobra, 22 minutki odcinka. Podjedziemy sobie dalej tym rozsiewaczem. I co my tu jeszcze mamy? Jak to wygląda cena, sytuacja z tą... No, czyli też cena jakby nie było. Z tymi ubraniami. 31 160. Dwunasta godzina. Ile tam jest w ogóle tych ubrań jeszcze w zakładzie krawieckim? Tego jestem ciekawy. 31 183. Cały czas ta cena rośnie. No, 31 200. Ciekawe w sumie, czy na targu rolnym, czy na supermarkecie będzie ta cena wyższa. Też mnie to ciekawi. Tu jeszcze chyba w to i z powrotem, tak? Zapotrzebowanie już ser żółty. 6, prawie 300. Też spoko cena, nie? Wyższa niż maksymalna. 31,209. Najwyższa to była 31,732. Jeśli chodzi o ubrania. Też 6 metrów ma ten siewnik, aczkolwiek 15 na godzinę śmiga. Ale myślę, że mimo wszystko nie dogoni tego. Trochę wydajniejsze, ale raczej nie dogoni tego kombajnu i tak. Będzie go gonił i tyle. 31, 2, 3, 4. Powoli rośnie, ale jest już prawie 14. Ja bym chyba jednak wolał teraz nie przewiercać tak tego czasu, żeby tutaj potem nie musieć pracować na tych polach po cienku. Cena cały czas rośnie, ale jest właśnie ryzyko, że będzie jakoś tam wieczorem czy w nocy najwyższa. Niekoniecznie, może też w kwietniu. Także ja się na razie wstrzymam i myślę, że w tym odcinku jeszcze tych ubrań nie sprzedamy. Ja tu sobie też myślę, że podziałam. I jeszcze... na tych polach... jest to pilne teoretycznie. To bawełna, ale myślę, że po tym rzepaku, który teraz siejemy, już sobie ją zasiejemy. Żeby już tam jak będzie połowa około tej bawełny, to jedną kostkę zawieść, jedną zostawić sobie na
przyczepie i tyle, nie? Zasiejemy sobie na tych wszystkich polach ponad 4 hektary i tyle. No zawsze też można do magazynu zapakować. Kostka i sobie będzie czekała tam wtedy. Też da się tak zrobić. Ciekawe, ile tam jest tych ubrań właśnie przy zakładzie krawieckim jeszcze na zewnątrz. Czy się zabierzemy na jedną przyczepę? Nie chcę się chyba z buta lecieć. No ale w sumie możemy, myślę, sobie załadować i już tam podjechać. Tym John Deere'em myślę, że nie będzie mi potrzebny do niczego innego. Aczkolwiek też nie wiadomo, czy się na nas zabiorę i nie wiadomo też, gdzie to będę sprzedawał jeszcze, nie? Musiałyby być tam maksymalnie 4 przyczepy. 14 wybiła. 4 palety. Żebym się właśnie tu zabrał. Nie wiadomo, czy nie będziemy tego tam w supermarkecie sprzedawać. Czyli tam po prawej, gdzieś w mieście. Także no może teraz bez sensu takie rzeczy w tą i z powrotem. No ale polecimy, zobaczymy. I wiecie co, ja się przepnę tutaj, żeby sobie pośmigać kubotką. Zresztą skończył akurat kejsik robotę. Żeby sobie pośmigać kubotką, jednak 20 na godzinę szybciej. Jednak 20 na godzinę szybciej będzie przyjemniej się jeździć, nie? A do odbioru ogarniemy sobie tego Jundira mocniejszego, aczkolwiek wolniejszego. Dobra, tego już puszczamy tutaj. Tu już połowa jest pola za tym zestawem. Także spoko. Tutaj jeszcze sobie pojedynczo te pszcze podpinam. Jeszcze mi się nie zbagowały. Dobra, Jundira sobie zapniemy później. Na spokojnie. Generalnie myślę, że bawełna by się tu najbardziej opłacała do siania. No aczkolwiek cały czas tego nie robię, bo nie wyrabia się ta przędzalnia z przelewieniem takiej ilości już ponad 4 hektarów, także zaś raz na jakiś czas i starczy, nie? No, tu już 5 palet już jest, proszę Państwa. Także się nie zabiorę na raz. Nie zabiorę się na raz, a jeszcze nie wiadomo, ile będziemy tego czasu przewijać i czy się to kolejna nie pojawi. Dobra, tu jedna zostanie taka schowana w różku. Lepiej, żeby nikt tu jej nie buchnął. Bo to jest droga rzecz. Poczekamy sobie tutaj. Nie wiadomo tam, gdzie jedziemy. Jeszcze z tą przyczepą. Tu też reklama. Wszędzie te reklamy. Ale fajne, fajne. Dobra, dobrze, w premingu złodziei nie ma, nie? Bo by mi tu kradli ubrania. A to nie są tanie rzeczy. Dobra, 29 minuta wybiła. Także myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, proszę Państwa. Ja tu sobie jeszcze podziałam, myślę, trochę z tymi pracownikami. No i zobaczymy się następnym razem. I zobaczymy się następnym razem. 31 250, coś tam ta cena jeszcze rośnie. Także tych ubrań także sprzedamy sobie następnym razem. Tymczasem na dziś będę kończył. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę, zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego razu. Także trzymajcie się, no i pa. Tutaj też tak na styk ten rzepak zbiera, no bo to jest pochyły teren, nie? Także mały zapas robi ten pracownik. I tak to wygląda. A jeszcze sobie troszeczkę przedłużymy. Odbierzemy tego kombajnu.
No i dopiero się zakończymy. Raczej nie zmieszczę tego rzepaku całego na tą szczepę. No ale to już raczej sobie. To już raczej sobie. Do silosu wrzucę, nie? Po trochu. Kury też trzeba będzie nakarmić. Ale w sumie ciekawy sposób właśnie znalazłem w tym krótkim odcinku. Mogliście zobaczyć, jak można właśnie do kombajnu wsypywać z silosu. Także nie muszę przyczepy podpinać specjalnie. Tylko mogę raz na jakiś czas, jak tam jestem w okolicy farmy, do kombajnu, cyk cyk, nakarmić kury i tyle. Sprytny to jest sposób. Dopiero ostatnio o tym pomyślałem i postanowiłem sprawdzić, czy tak się da. Robiłem cięcia w tym odcinku? Chyba nie. Chyba nie, bo też mi się potrafi rozjechać długość odcinka. Jak tak właśnie lubię kończyć. Jak jest pół minuty, czy o równej minucie trwania tego odcinka. A to będzie 31,5. Także raz jeszcze dzięki za następnego razu. Trzymajcie się. No i pa pa. Halo, Miak.